Jest, bardzo dziękuję pani profesor. Proszę państwa, ja mam okazję brać udział w tym grancie właśnie kierowanym przez panią profesor Szpor. I tam się pojawiają różne kierunki badań. Pojawia się kierunek, który wskazuje na zasadność rozważania pewnych ograniczeń prawa dostępu do informacji, ale są też rozważane kierunki poszerzenia prawa dostępu. Wydaje się, że ten zakres tutaj jest już bardzo szeroko zakreślony, ale ja chciałbym pokazać jeszcze jedną możliwość poszerzenia prawa dostępu. Otóż, proszę państwa, o co możemy, jakoś zorientuję, o co możemy poszerzyć nasze prawo dostępu, które jest? Otóż możemy je poszerzyć o metainformację publiczną. Informację o informacji publicznej. To jest moim zdaniem rodzaj informacji publicznej. Dzisiaj możemy ją również zasięgać, więc nie jest to jakieś straszne nowum. Natomiast nowum byłoby to, że byłoby to systemowo zbierane i systemowo publikowane. I teraz, proszę państwa, co chciałbym powiedzieć, co możemy zbierać, co nam to da, jakie funkcje będzie pełnił raport o stanie jawności, jak to robią Amerykanie, no i wreszcie, jak to możemy zrobić w Polsce i to wszystko zrobić w 9 minut. Proszę państwa, oczywiście to już o tym mówiłem, teraz tak, co możemy, przepraszam bardzo, o to nie popać w tym, nie zakresu, dobrze, jest to tak? Co możemy zbierać? Po pierwsze, możemy zbierać informacje o liczbie wniosków o dostęp. Możemy to robić w skali całego kraju. Możemy też zbierać informacje o liczbie wniosków rozstrzygniętych. Co nam to da? Będziemy widzieli, jaka jest skala zjawiska. Możemy badać również skalę odmów dostępu do informacji publicznej. Możemy badać liczbę decyzji o odmowie. Możemy badać powody, to jest zbierać informacje o powodach odmowy udzielenia dostępu. Możemy badać podstawy prawne, na jakich odmówiono dostępu do informacji publicznej. Możemy zbadać liczbę wystąpień danych podstaw prawnych, na podstawie których udzielono odmowy dostępu, znaczy odmówiono dostępu, przepraszam bardzo. I wreszcie możemy zbierać zwięzłe informacje na temat tego, czego dotyczyła informacja, której nie udostępniono. Dalej, co możemy badać? Możemy badać czas załatwienia sprawy. Możemy badać średnią i medianę. Mediana to jest taki rodzaj średniej, tak mówimy to prawniczo. Czyli liczbę dni na rozstrzygnięcie poszczególnych typów wniosków. Możemy badać rozpiętość, czyli najkrótszy termin, w jakim udzielono dostępu do informacji i najdłuższy termin, w jakim udzielono dostępu do informacji. I generalnie biorąc różne skale czasu rozstrzygania wniosków. Możemy badać też, to będziemy wtedy wiedzieli, jak szybko tutaj, to, co nam to da, będziemy wiedzieli, jak szybko są rozpatrywane wnioski o dostęp do informacji publicznej. Możemy badać liczbę zawisłych spraw na określony dzień. Na dzień, nie wiem, 1 marca, 31 grudnia, cokolwiek. Co nam to da? Pokaże nam to, jaka jest skala wiszących wniosków, jaki w odniesieniu zwłaszcza do liczby wniosków wpłyniętych. Czyli na ile Amerykanie mówią backlog, czyli ta liczba spraw, która nam się gromadzi. Widzimy, czy coś płynie, czy praca płynie na bieżąco, czy nam coś się nawarstwia i jest nierozwiązane. Możemy badać. No generalnie mówiąc, możemy badać mnóstwo różnych innych rzeczy, między innymi kwestie finansowe związane z liczbą personelu, czy pełnoetatowego, czy częściowo etatowego zatrudnionego przy obsłudze wniosków o dostęp do informacji publicznej. Możemy badać sumę kosztów, jakie ponosi dany podmiot na obsługę wniosków o dostęp. Wreszcie możemy badać inne kwestie, jak na przykład informacje związane z sankcjami nałożonymi za nieudostępnienie do informacji publicznej. To brzmi oczywiście, jak tak sobie czasami patrzę na to, co tutaj napisałem z takiego dystansu, no to wydaje mi się to absurdalne, niepotrzebne, niemożliwe do wykonania, taka baśń o żelaznym wilku, ale no to nie jest mój pomysł. To, proszę państwa, znalazłem w amerykańskiej ustawie i to jest taki raport o stanie jawności, jest uregulowany w amerykańskiej FOIA. Przyjrzałem się tej regulacji, tym raportom i widzę w tym bardzo dużą wartość i bardzo duże poszerzenie jawności. Tutaj macie państwo stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, Department of Justice, gdzie mamy uporządkowane po rocznikach raporty różnych agentów federalnych. Kiedy klikniemy w rocznik, wyświetla nam się lista tych raportów rocznych składanych przez poszczególne agencje federalne. I proszę państwa, zobaczmy, jak to wygląda. Weźmy sobie na przykład taki raport roczny Departamentu Obrony.
Co jest ciekawe, to raportowanie o stanie rozpatrywania wniosków o dostęp do informacji publicznej odbywa się na poziomie agendy typu Departament Obrony, ale również odbywa się na poziomie poszczególnych wydziałów w ramach tego departamentu. I na początku każdego takiego raportu jest skrót. Zobaczcie Państwo, jakie departamenty muszą raportować. Departament Sił Powietrznych, Departament Dowodzenia w Afryce. Wszystkie tak naprawdę bardzo istotne i wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa jednostki. Co my mamy w takim raporcie? To są tylko przykłady wyciągnięte z tego raportu. Mianowicie pierwsza kolumna od lewej, to są podstawy prawne. Dalej mamy krótki opis, zwięzły opis informacji, do jakiej dostępu odmówiono. To jest fragment tego raportu, który mówi o odmowie dostępu do informacji. Więc tu są opisane różne, zwięźle opisane, jakich informacji nie udostępniono. No i na przykład w tym drugim wierszu dużym jest mowa o tym, że nie udzielono informacji dotyczącej komunikacji pomiędzy stroną sporu, a jakąś stroną neutralną. To jest na bardzo ogólnym poziomie pisane, ale jest powiedziane, jakiej informacji nie udzielono. Dalej mamy case citation, czyli odwołanie się do sygnatur i rozstrzygnięć zapadłych w toku procedury kontroli sądowej tej odmowy. Potem mamy kolejną kolumnę, czyli departament w ramach tego ministerstwa. Jak Państwo widzicie, jest Departament Sił Powietrznych, AF w skrót, cztery razy odmawiał właśnie na tej podstawie prawnej tego rodzaju informacji. I dalej mamy Departament Armii i różne inne departamenty. Kolejne kolumny z tymi cyferkami pokazują właśnie, ile razy odmówiono dostępu do informacji tego rodzaju na tej podstawie prawnej. Więc bardzo interesująca informacja. To jest dalej właśnie kolejne przykłady, których nie będę rozwijał ze względu na brak czasu, natomiast chciałbym odnieść się do kolejnego punktu w ramach takiego raportu, mianowicie personel i koszty. I zobaczcie Państwo, że to mamy po departamentach poukładaną informację na temat tego, ile pełnoetatowej obsługi jest zaangażowane we wnioski, ile częściowo etatowej obsługi jest zaangażowane w obsługę wniosków. To jest ta druga kolumna. I wreszcie zobaczcie Państwo koszty. Ta grupa kolumn po prawej stronie, a więc mamy koszty procesowe, przeprocesowania wniosku, udzielania dostępu, koszty procesu, jak rozumiem, tutaj sądowego, no i podsumowanie total costs. I taki na przykład Departament Air Force, całkowity koszt obsługi dostępu to jest $13,275,000. Oni to jakoś liczą i to jest moim zdaniem bardzo interesująca informacja. Ale są jeszcze ciekawsze informacje. Mamy tutaj, zobaczcie Państwo, na tym kolejnym slajdzie, to jest ten slajd, to są czasy obsługi wniosków o dostęp do informacji publicznej. I mamy to podzielone na wnioski proste, skomplikowane i przyspieszone. I tutaj mamy poszczególne właśnie, mamy średnią liczbę dni, te mediany, czyli ten rodzaj średniej, to są różne wartości, jak się okazuje. I jest to również przyporządkowane do każdego departamentu w ramach Ministerstwa Obrony Amerykańskiej. Co jeszcze mamy ciekawego? Mamy na przykład opłaty pobrane. I teraz zobaczcie Państwo, mamy również do poszczególnych departamentów. Widzimy na przykład, że Departament Air Force pobrał $96,743 opłat za dostęp do informacji publicznej, ale zobaczcie Państwo, mamy też drugą kolumnę, jaki to jest procent całkowitych kosztów ponoszonych przez ten departament. I okazuje się, że to jest 0,74%. Te opłaty pobrane przez departament pokrywają kosztów całkowitych ponoszonych przez, już wiem, że kawa czeka, więc proszę Państwa, jeszcze tylko jedna rzecz, mianowicie to jest ten backlog, czyli to, ile wisi spraw jeszcze do załatwienia w poszczególnych departamentach i właściwie każdy departament musi się wyspowiadać, ile mu tych spraw do załatwienia na dany moment
zalega. I to, proszę Państwa, moim zdaniem będę to wcześniej postulował, można to zrobić w Polsce. Amerykanie to robią, my też możemy to zrobić, to nie jest strasznie skomplikowane, wymaga stworzenia pewnego narzędzia informatycznego. Dane, które są podstawą do wyliczeń, one są, bo każdy wniosek o dostęp do informacji publicznej jest rejestrowany. Wystarczy je tylko odpowiednio wyłapać z systemu, wrzucić do maszyny i ona nam właściwie to wszystko, co tutaj jest, większą część wyliczy. No i taki jest właśnie mój postulat, żeby taki raport o stanie jawności w Polsce wprowadzić przynajmniej raz do roku, a najlepiej w czasie rzeczywistym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To może to, co Pan tutaj przedstawił, to by wskazywało na możliwość uzyskania informacji o tym drugim elemencie nadużycia prawa, czyli ze strony organów administracji, bo bardziej tutaj te informacje byśmy uzyskiwali. Dziękuję bardzo. Zapraszam w takim razie na kawę. Tak.